Cześć, dzień dobry. Dziś przychodzę do Was w końcu z cudowną wiadomością. Otóż chcę Was oficjalnie poinformować, że mój sklep ruszył i w tym momencie możecie zakupić moje nowe produkty pod marką Luna. Sklep, w którym możecie zakupić moje produkty, nazywa się www.luna-sklep.pl. Link do tego sklepu oczywiście też znajdziecie na dole w opisie pod filmem. Myślę, że też umieszczę tę informację w komentarzu i przypnę na górze. Zatem na pewno odnajdziecie to wszystko w stosie informacji. Natomiast ten film, słuchajcie, będzie prezentacją o nowej marce oraz o moich nowych produktach. Skąd w ogóle pomysł na markę Luna? Luna z łacińskiego słowa oznacza bogini księżyca. Ponieważ ja uwielbiam i kocham motyw księżyca oraz gwiazd, stąd też pomysł na nazwę marki Luna. Poza tym i też przede wszystkim nazwa ta jest krótka, jest dwusylabowa, łatwa do zapamiętania, zawsze mi się podobała. Co więcej Wam powiem, gdybym miała nowego kota, nową kotkę, nazywałabym ją Luna. Idealnie mi to imię pasuje właśnie do zwierzęcia, idealnie mi pasuje do kota i gdybym zdecydowała się na nową kotkę, nazywałabym ją zdecydowanie Luna. Co więcej, jeśli oglądacie mnie już od dłuższego czasu, to możecie zauważyć, że na mojej szyi już chyba tak od 5 lat widnieje jeden i ten sam naszyjnik. To jest akurat naszyjnik Swarovskiego i wisiorkami są tutaj gwiazdki. I ten naszyjnik być może zdjęłam tylko kilka razy, kiedy miałam robione zdjęcie rentgenowskie. Tak poza tym ja z tym naszyjnikiem w ogóle się nie rozstaję. Bardzo rzadko go ściągam. Zawsze wchodzę z nim pod prysznic, do kąpieli. Nie ściągam do snu w ogóle i zawsze ze mną jest, nie zamierzam się z nim rozstawać, jest to już dla mnie rzecz bardzo sentymentalna i myślę, że jeszcze długo ze mną zostanie. Także ten motyw gwiazd, księżyca gdzieś tam się przejawia w moim życiu już od dłuższego czasu, nie rozstaję się z nim i zainspirowana właśnie niebem, tak powstała marka Luna. A marka ta będzie stworzona wyłącznie dla kobiet, będę tworzyć produkty, które będą uszczęśliwiać kobiety. No i jak wiecie, zaczynam od kosmetyków kolorowych, natomiast nie zamierzam się na tym zatrzymywać. Oczywiście być może będę rozszerzać asortyment kosmetyków, natomiast ja tworzę, uwielbiam tworzyć galanterię z ekoskóry, o czym przekonałyście się ostatnim razem, kiedy tworzyłam poprzednią markę. No i nie będę ukrywać, że myślę nad powrotem kosmetyczek, więc dajcie mi znać, jak podoba Wam się ten pomysł i czy byłybyście zainteresowane. Co więcej, zastanawiam się też nad stworzeniem takiej mniejszej wersji kosmetyczki, chociażby do torebki, nie już takiej dużej podróżnej, ale stworzeniem też nieco mniejszej wersji, więc myślę, że to też byłaby fajna rzecz, sama bym zresztą chętnie skorzystała, więc takie mam plany, takie mam pomysły, więc dajcie mi koniecznie znać, czy byłybyście zainteresowane. Tą dużą kosmetyczkę na pewno odtworzyłabym w jakiejś takiej odświeżonej formie. Więc takie są, słuchajcie, plany. Marka Luna. Mam nadzieję, że zostanie ona ciepło przyjęta. To są, słuchajcie, kosmetyki, które mają Was uszczęśliwić. Ja tworzę takie produkty, które pasują mi, których poniekąd trochę mi brakuje na rynku, które chętnie bym kupiła, a ich nie ma, więc bardzo często tworząc produkty staram się, by były one stworzone trochę tak pode mnie, bo sama chcę korzystać z czegoś, co lubię, co mi pasuje, co mi odpowiada. Podobnie było z kosmetyczką, podobnie było z pędzlami, podobnie było z torebką, no i teraz jest podobnie z kosmetykami kolorowymi. A zaczynam, słuchajcie, od kosmetyków do ust i są to właściwie pomadki matowe, błyszczyki, olejki do ust oraz konturówki tradycyjne oraz automatyczne. No i czas teraz przejść do zaprezentowania moich produktów, no i myślę, że przejdziemy bezpośrednio od razu do matowych pomadek kolekcji 7 kolorów. Jak wiecie, ja uwielbiam nudziaki, to są idealne kolory do noszenia na co dzień, to są kolory, w których ja czuję się komfortowo, to są kolory, które możecie nałożyć idąc wszędzie, do pracy, do szkoły, na jakieś kursy, studia, do rodziny, na imprezę, gdzie tylko chcecie. To są tak przepiękne, cudowne odcienie, że na pewno też się w nich odnajdziecie, na pewno znajdziecie tutaj jakieś kolory dla siebie. No i oczywiście zaczniemy sobie od pierwszego koloru. Pierwszy kolor to jest beige,
kolor beżowy, który jest bardzo jasny i wiedziałam, że w mojej kolekcji musi znaleźć się odcień, który jest wręcz takim bladziochem, bardzo jasnym kolorem, dlatego, że już Wam mówię, po co w ogóle taki kolor. Ten kolor ma przede wszystkim za zadanie tworzyć efekt ombre na ustach, czyli jak nakładacie jakąś swoją ulubioną pomadkę, jakąś taką ciemniejszą, ale chciałybyście zrobić sobie efekt ombre na ustach albo optycznie je powiększyć, to używacie właśnie takiego odcienia, nakładacie na środek ust, rozcieracie palcem i robicie sobie po prostu jaśniejszy środek. Na zewnątrz jest ten ciemniejszy kontur od ciemniejszej pomadki albo chociażby konturówki, a sam środek rozjaśniacie właśnie tę beżową pomadką. Oczywiście możecie też jej użyć solo na usta, rozetrzeć palcem, a na sam koniec tylko nałożyć konturówkę, tak żeby zrobić sobie ten obrys ust, żeby była widoczna krawędź, żeby było widoczne to, gdzie te usta się kończą. Po to jest stworzony ten odcień. Odcień ten jest w kolorze neutralnym, jest to przepiękny kolor beżu, w związku z czym ten kolor, jestem przekonana, będzie pasował Wam do większości pomadek, niezależnie czy jest to brąz, pomarańcz, czy jest to różowy odcień, czy jakiś koralowy. Wystarczy, że nałożycie odrobinę na środek ust, rozetrzecie bądź wklepiecie palcem, to się bardzo ładnie rozblenduje z poprzednim kolorem. Więc taki jest zamysł tej najjaśniejszej pomadki beige. Oczywiście możecie używać solo, ale też w celu takiego optycznego powiększenia ust i robienia efektu ombre. Kolejny odcień to kolor latte. To jest idealny, neutralny nudziaczek, który ma w sobie, od razu tutaj podkreślam, delikatne pomarańczowe pigmenty, ale nie aż tak mocne, nie aż tak mocno wybijające się. Bardziej jednak w kierunku neutralnym i tutaj myślę, że ten kolor będzie pasował większości osób, szczególnie osobom, które uwielbiają jasne, neutralne, nudziakowe kolory. To już jest taki kolor, którego swobodnie możecie użyć samodzielnie albo też z użyciem konturówki. To wszystko też zależy od Waszej karnacji. Jeśli jesteście bardzo blade, to tutaj nie będzie potrzeby użycia konturówki, ale prawda jest taka, że ja akurat przy każdej pomadce matowej, przy każdym błyszczyku chociażby też używam konturówki, niezależnie od tego, jaki odcień ma pomadka. Natomiast to już jest taki odcień, jeśli Wy same nie używacie konturówki, to już jest taki odcień, przy którym konturówki używać nie musicie. Natomiast to jest przepiękny kolor, który sprawdzi się zarówno brunetkom, jak i blondynkom i każdemu innemu typowi karnacji, czy też koloru włosów, koloru oczu. To jest, uważam, jeden z tych odcieni, który będzie hitem w sprzedaży, który będzie moim zdaniem bardzo popularny. To jest też kolor, który ja sama często wykorzystuję, wychodząc z domu, wykorzystując na co dzień. Kolejny, słuchajcie, odcień to jest Blossom. Jasny nudziaczek, który ma już nieco cieplejsze, ale takie orzeźwiające pigmenty, który jest bardzo twarzowy. Tutaj, jak widzicie, ten kolor jest nieco już w takiej różowej tonacji, ale bardziej bym powiedziała takiej koralowej i łososiowej. Bardzo energetyzujący i dodający życia buzi kolor. I polecam osobom, które lubią właśnie łososiowe, ale jaśniutkie kolory. I również fantastycznie będzie wyglądał w połączeniu z konturówkami. Od razu też chcę wspomnieć, że w moim sklepie pojawią się zestawy, będą zestawy, będą połączenia pomadek oraz konturówek. Być może te zestawy już są dodane na sklepie, natomiast na pewno też osobno możecie kupić pomadki, jak i konturówki. Kolejny odcień, kaszmir, i to jest również taki nieco łososiowy, koralowy odcień, ale ciemniejszy. Ciemniejszy od Blossom. To już jest taki kolorek, który również ma takie żywe i ciepłe pigmenty, lekko koralowe, ale też takie leciutko czerwone pigmenty, które sprawią, że jeśli szukacie, nie wiem, chociażby czerwonej pomadki, ale chciałybyście, żeby w dalszym ciągu ten kolor był na tyle komfortowy i na tyle bezpieczny, że będziecie się czuły w nim po prostu dobrze, bo czasami czerwień na ustach jest zbyt wyrazista, jest zbyt mocna i nie do końca dobrze czujecie się w takim kolorze, albo przez pierwsze, nie wiem, pół godziny jest ok, ale później już miałybyście ochotę zmyć taką pomadkę, to tutaj macie taką propozycję,
nieco ciemniejszego koloru, ale przygaszonego, z którym będziecie czuły się naprawdę niesamowicie komfortowo, ale w dalszym ciągu jest to z serii takich nudziakowych odcieni, idealnych na co dzień. I kolejny odcień Rose. Jak sama nazwa wskazuje, to już jest taki kolor, który będzie miał różową tonację i też jest taki nieco ciemniejszy, ale przygaszony, idealny nudziaczek na jesień. Czyli tak, tutaj macie latę, piękny, neutralny odcień. Tutaj jest blossom, czyli taki łososiowy, jaśniutki. Tutaj macie kaszmir, czyli też taki łososiowy, ale z delikatnymi takimi czerwonymi, ciepłymi pigmentami, ale w dalszym ciągu z tonacji takiej nudziakowej. No i tutaj macie różowy, też nieco ciemniejszy, z różowymi pigmentami, ale też nudziaczek. No i dalej, słuchajcie, na sam koniec mam już różowe odcienie, które również są bardzo ładne. Tutaj mam nieco jaśniejszą propozycję, czyli blush. I nieco ciemniejszy, który jest w podobnej tonacji, tylko jest po prostu ciemniejszym od blush, czyli tender. Chcę Wam tutaj podkreślić, że te pomadki mają bardzo dobry pigment, są mocno kremowe i wystarczy niewielka ilość na ustach, żeby pokryć pigmentem całe usta. I mój trik jest taki, że niewielką ilość pomadki nakładam na dolną wargę, później ją odbijam na górnej i na sam koniec rozcieram tylko resztki na krawędziach albo na brzegach ust, a na sam koniec wszystko poprawiam konturówką, bo naprawdę niewielka ilość tej pomadki wystarczy, żeby uzyskać bardzo dobry pigment. Wtedy pomadka też szybciej zastyga, no i jest dużo trwalsza. W kolekcji marki Luna znajdziecie również błyszczyki w trzech odcieniach. Mamy tutaj jeden przepiękny różowy odcień oraz dwa takie neutralne beżowe. Tutaj mamy odcień soft brownu, więc ten błyszczyk będzie bardziej brązowy, a velvet będzie nieco bardziej beżowy, taki neutralny. No i różowy, jaśniutki, leciutko cukierkowy, ale przyjemny, nudziakowy odcień. I tak, błyszczyki te również mają bardzo dobry pigment, przepięknie się błyszczą, w ogóle się nie kleją, fantastycznie pachną i są niezwykle komfortowe na ustach. Dalej, słuchajcie, olejki do ust. Postanowiłam również wypuścić olejki do ust, dlatego że ja sama kocham błyszczyki, uwielbiam to nawilżenie, uwielbiam połysk na ustach, a te błyszczyki, te olejki dają nie tylko efekt wizualny i ten efekt połysku, wręcz takiego lustrzanego blasku na ustach, ale mają również działanie pielęgnacyjne, dlatego że fantastycznie też te usta nawilżają. Mam nadzieję, że będziecie miały okazję się przekonać, gdyż no to uczucie, ten komfort, ten połysk i to nawilżenie jest wyraźnie odczuwalne. I na taką cieplejszą pomadkę możecie nałożyć sobie chociażby ten odcień Sunshine, ale jest też dostępny odcień Moonlight, który nałożycie chociażby na różową pomadkę, czyli stworzycie nieco taki chłodniejszy efekt na ustach. I teraz tutaj z bliska chciałabym Wam przedstawić konturówki. I na pierwszy rzut idą te tradycyjne, które trzeba temperować. I najpierw zaczniemy sobie od odcienia orzechowego, czyli Chestnut, i to jest przepiękny, neutralny odcień, lekko orzechowy, który będzie optycznie powiększał usta i dodawał im takiej większej objętości. Piękna konturówka, ponadczasowa, niezwykle uniwersalna, która może pasować większości pomadek i muszę przyznać, że to jest jeden z moich ulubionych kolorów, konturówka, którą najczęściej wykorzystuję. Kolejny odcień to Naked i tutaj mamy już takie bardziej pomarańczowe tony, ale w dalszym ciągu jest to taki odcień zgaszony z kolekcji nudziaków, ale ten już ma nieco takie cieplejsze, tak jak mówię, pomarańczowe tony. I na sam koniec kolor Charm, czyli odcień, który ma z kolei bardziej różowe pigmenty, czyli ta konturówka będzie pasowała pod różowe pomadki. Dalej, słuchajcie, mamy konturówki automatyczne. I pierwsza to jest odcień Nude. I tutaj mamy cieplejszy odcień z pomarańczowymi tonami. Coś takiego. Dalej będzie cieplejszy odcień, czyli odcień Bare, ale z brązowymi tonami.
Czyli brązowa, ale nieco cieplejsza. One, no słuchajcie, nie są chłodne, nie będą wyglądały brudno na ustach, tylko mają dodawać życia i mają być takie energetyzujące. I na sam koniec odcień Nougat. I to jest odcień, który przypomina mi konturówkę Mislin, konturówkę, której kupić już nie można. A ta konturówka miała przepiękny, taki ciemny, lekko brązowy, nugatowy odcień i za każdym razem, kiedy na przykład moje usta wychodzą zbyt blade albo konturówka nie potrafi podbić konturu ust, używam właśnie tej ciemniejszej, delikatnie na krawędzi, tak żeby podkreślić właśnie brzegi ust. Ja osobiście to uwielbiam i ten odcień jest przepiękny. Więc tak, słuchajcie, prezentują się wszystkie konturówki. Na dole mamy te tradycyjne do temperowania, a na górze trzy kolorki to są konturówki automatyczne. I tutaj mamy odcień Chestnut, Naked, Charm. Tutaj mamy Nude, Bare oraz Nougat. Mam nadzieję, że propozycja mojej marki oraz kosmetyków Wam się spodoba i że ciepło zostanie ona przyjęta. Ja oczywiście czekam na Wasze wiadomości zwrotne, na Wasze recenzje. Dajcie mi koniecznie znać, chociażby w wiadomości prywatnej, do kogo dotarła moja przesyłka. Ja jestem niezwykle podekscytowana. Mam nadzieję, że te kosmetyki sprawią Wam radość i że będą Was cieszyć tak samo jak cieszą i mnie. Jeśli macie oczywiście jakieś pytania, to pytajcie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! 1, 2, 3, I don't know who else to be. 4, 5, 6, like they say I can't be fixed. 1, 2, 3, your attention's all I need. 4, 5, 6, don't let it slip. I don't have any favorite, just give me any kind. Even if it hurts a bit,